Akcje powstanie przeprowadzono w dwunastu wielkopolskich miastach, Chodzieży, Gnieźnie, Jarocinie, Kępnie, Kościanie, Lesznie, Nowym Tomyślu, Obornikach, Ostrowie Wielkopolskim, Poznaniu, Wągrowcu i Zbąszyniu. Jej celem było zebranie powstańczych pamiątek, które przetrwały w domach rodzinnych powstańców. W Lesznie pozyskiwaniem dokumentów zajęło się Muzeum Okręgowe. Całą akcję koordynowało Muzeum Historii Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu. W efekcie zebrano ponad 500 różnego rodzaju obiektów, fotografii, dokumentów, rękopisów, wspomnień i życiorysów, legitymacji dyplomów, odznaczeń i medali. Prawie 100 najciekawszych obiektów przedstawiono na wystawie na wielkoformatowych tablicach. Wystawa odwiedza teraz wielkopolskie miasta uczestniczące w akcji Powstanie. Do 30 października prezentowana będzie będzie na leszczyńskim rynku.